W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za łaskę wiary, którą obdarzyłeś mnie i tych, którzy byli przede mną. Dziękuję Ci za wszystkich świętych naszego Kościoła. Dziękuję za życie świętej Rity, patronki trudnych spraw, którą tak bardzo pragnę prosić dziś o wstawiennictwo. Święta Rito, najlepsza patronko w kłopotach. W Twoim życiu było tyle bólu, cierpienia i łez. Ty tak dobrze wiesz, co znaczy się bać. Co to znaczy, gdy życie tak bardzo się komplikuje? Ty potrafiłaś rozwiązać wszystkie trudne sprawy w swoim życiu. Z pokorą znosiłaś wszelkie przeciwności. Znalazłaś odwagę do tego, by się nie poddać. Zawsze trwałaś w wierze. Święta Rito, proszę, bądź moją opiekunką. Dziś ja znalazłam się w przerastającej mnie sytuacji, z której po ludzku nie umiem znaleźć wyjścia. Czuję się taka słaba i tak bardzo potrzebuję Twojej pomocy. Święta Rito, błagam, módl się za mnie, bym umiała mężnie stawiać czoła problemom, bym nie poddawała się zwątpieniom, bym nie straciła wiary. Błagam, módl się za mną, bym potrafiła zrozumieć to, co dzieje się w moim życiu, bym potrafiła znieść to wszystko z godnością. Rozjaśnij mój umysł, bym znalazła odpowiedzi na swoje pytania, bym znalazła wyjście z problemów. Pomóż mi zobaczyć światełko w tunelu. Święta Rito, módl się za mną i za innymi, którzy czują się bezsilni, którzy czują się przygniecieni ciężarem niepowodzeń. Daj, byśmy potrafili tak jak Ty uświęcać się w cierpieniu, by trudności ukształtowały nasze serca na nowo, byśmy wyszli z nich zwycięsko. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!